Konkurs został zorganizowany przez Unię Europejską. Tematyka była dowolna, jeśli chodzi o ślady Unii Europejskiej w Polsce. Wybrałyśmy akurat Legnicę. Jak Unia Europejska działa w Legnicy. I na ten temat powstała praca naukowa na 40 stron, wszystko opisane w języku francuskim. Uczennice opisały m.in. inwestycje na dworcu kolejowym w Legnickim Zamku oraz zakup nowego taboru kolejowego. Opisano w sumie kilkanaście obiektów. Umieściłyśmy tam opisy tych obiektów, które zostały sfinansowane przez Unię Europejską. Ale praca dotyczyła również Unii Europejskiej i na przykład konfliktu na Ukrainie i to była ogólnie tematyka o Unii, nie tylko o Legnicy. Opiekunem drużyny była Barbara Jujeczka. Zwycięzcy w maju pojadą do Strasburga.